malutkiego chłopca, który próbuje się egoistycznie wybić na przemocy wobec zwierząt. Muszę się powiedzieć, każdego nie zmienisz w stanie, a zwłaszcza mnie, osoby, która nie lubi warzyw, bo ma problem z warzywami i z owocami, bo jakbym małym dzieckiem to sobie wyroiłem... Skiny z Fortnite się kłócą. Przepraszam, ale... Nie, już mi odpieprzył. Przeczytałem komentarz na czacie. Przewin sobie do góry, to zobaczysz. Przysięgam ci. Przewin sobie czat. Spartiatik! Prawdziwy Lombard. Tutaj na miniaturce był ten Wolverine. To może będzie dobra. Do kiedy? Kogo się pan pytał? Pana. No i co panu powiedział? No, powiedział pan 30... Niech pan nie 6, ja mi się kojarzę 38 dni do wykupu. 36 dni. No. A pan przyszedł i co pan powiedział? Że do kiedy pan chce umowę? Na 36 dni? Ja nie powiedziałem do kiedy, tylko pytałem się do... Ekran się zbugował? Nie, to tego, zaparował ci ekran, bo w Saudzie oglądasz, widzu. Wyjdź na kiedy chwilę. Kiedy mam czas? Będzie git. Na wykup. No i 36 dni. Wszystko jest napisane i nie wiem, czego pan nie rozumie. No bo pan mi źle wytłumaczył, a tu na dole nie czytałem. To przeczytałem u góry. Jaki koszt, jakie co? Przecież tu jest wszystko napisane. Co ja panu miałem tłumaczyć? No, ale pan tłumaczył. Co tłumaczyłem? No a pan nie zrozumiał. Pad, no, jak to? Nie, na dole tego nie czytałem, bo o tym pan ja nic nie mówił. Ja panu wytłumaczyłem tak, że 15 zł do tygodnia, no. Później opłata za każdy rozpoczęty dzień po tym 16 lutym 1,65. Nic pan takiego nie mówił. Co? A ja nie doczytałem. To już leci odcinek, czy to intro? Nie, tylko trzeba było wytłumaczyć normalnie tak, jak liczycie. No każdemu wytłumaczyłem i każdy rozumie. No. Jedyną osobą pan jest, która nie zrozumiała. Mhm. Czyli co, odbieramy czy nie? No odbieramy, no dałem panu 200 zł, nie? No dostałem. No. 198, czyli 2 zł za pana. Chciałem się wykłócał, tak, że odsetki zaraz były za duże, jak zastawił item w Lombardzie, ta? To... Bardzo dobrze zarabiacie. Co, duże odsetki? No, a ma... Chłop się to kłóci, bo nie doczyta umowy, no to zawsze tak jest. Duże. No duże. Ale ja tych odsetek nie ustalam. Ale ludzi w chuj robicie. No na jakiej podstawie? No normalne. A odsetki to są powiązane ze stopami procentowymi w Lombardzie chyba, nie? Dzięki Woland za suba dla Avairit. Dziękuję bardzo. Wszystko czeka, no. Nikt nie ma problemu. Jakbym się nie pytał, to bym nic nie mówił. I to był sam telefon, bez pudełka, tak? Bez pudełka. Może będzie masa. Myślałem, że zaginął. To zobaczymy. By była afera. No to by było 1000 zł. 1000? 1000. To jeszcze nie tak źle. To jest ten. Tu jest telefonik. Tam się zaświeci. Kurczak, no tak myślałem. I jesteśmy na czysto, jak to się mówi. Także dla kogo? Wnerwiony. Zmadowany chłop. Fest, no. A co, to w kościele stało? Nie, to jest po prababci. Najpierw miała to prababcia, później miała babcia. Babcia zmarła. Z kościoła wynieśli. Tak, wiesz, sobie Matkę stoi. Boską. I co stoi? Powyceniamy te autka. I to w ogóle jest, te opony są Proszę? Gumowe? Jeszcze raz? Te opony są gumowe, nie? I mi się wydaje. Co to za autka? Takie bardzo realistyczne, nie? Chyba tak. A czy zaraz zobaczymy na tym na przykładzie? No, gumowe, tak, dokładnie. No. Zobaczymy tego. Co jest? To jest? No, trochę jest. No też, tylko jeden wyskoczył. 49 euro tutaj jest. Mm-hmm. A jedna aukcja tutaj, na przykład 1 euro. Ale to jest aukcja, czy to jest po prostu cena tego za którą... stara, było po prostu wystawione. Ten, mm-hmm. Nie jest dostępna. Ten za 49 euro to jest chyba dostępny. No, tak to wygląda. Mhm. No chyba dostępne, nie? No bo tutaj można... Niby to kupić wszystko po niemiecku. To podobnie by było też około stówki. No dobrze. Tutaj nawet w środku chłodnica widać. No są szczegóły. Ty za 200 euro takie, czy za 50 euro takie autko, a on mu stówę daje. Ty, no to zazwyczaj małą przebitkę miał na tych itemach, a tu sporo, co? Ale z jakiego roku i w ogóle to... To mogę sobie zdjąć, tak? Czy nie? A czyli niektóre kurde właśnie chyba są takie, że nie wiem. Aha, widzę. Są tutaj, przykręcone są. Aha, przykręcone. Nie będę tego ruszał. No co, polecimy dalej, ten? BMW, chyba, jak dobrze pamiętam. Ale ten już jakoś chciało widać, że nie. Raczej, no, bo on tak był, on nie był już w pudełku i tak po prostu dostałem. Chyba tak, za głośno to mam. Od kolegi to...
Półtora koła te autka? Drzwi z przodu się otwierają. Wszystko niemieckie, nie? Te lombardy każdy obejrzałem do jedzenia. Fajne, no. Kiedyś się oglądaliśmy, jak się zaczynało. A teraz jest 137 odcinków. Takie, no właśnie. Zobaczymy dalej. Najszybciej obiektywem po prostu. A ten chyba jest dostępny. Proszę? BMW i Setta. Ale w pudełku jakimś, czy też tak luzem? Luzem. Sprzedano w licytacji. Ale to jest ten sam. To był 2016 rok. I on był Lombard? Używany, czy nowy? Używany. Kończę z plecakami, zdudziłem mi się, zbiłem Grandmastera na pyrkę i Mastera na barb. A, o kurde, co ty gadasz? Ładnie. Nie chce ci się już? O, przerwa, no. Jak ty napieprzałeś od premiery po 20 godzin dziennie no life'ie, to teraz pograj w jakąś normalną gierkę, tak? Rel? Blaszany model samochodu BMW. Ale i tak gratuluję. Ładnie. Chyba tylko ten zderzak coś się wydarzyło, nie? Też będę grał jak z tego. Jak skończę z gierkami innymi. Mistrzostwo świata, nie powiem. Dwa miejsca tylko są. Albo trzy może. Może jeszcze na tego, na paczki. Bo to jest też samochód pocztowy. No to normalnie można kupić. Tak? 92 zł kosztuje nowy. Myślę, że coś do 50 zł za tego. Dobrze, okej. Chłop, całą kolekcję ty zbierał pół życia. Jest napomnieśnie tego chyba co i dedek. To psyłem. To jest właśnie najgorsze w tym właśnie. Chyba Fazi Woronina jutro będziemy grali. A tam jest tego? Jak... To można było ściągnąć. No i wszystko. A to takie dla kolekcjonerów, żeby sobie postawić, co? Te autka. Tylko, że nie niemieckie. Jak? Tylko, żeby nie były niemieckie właśnie. Po rodzinie, no twoja to będzie gierka, plecaki, jakieś mniejsze gry już, bo ostatnio ciągle duże. No ten motorek tak, się zastanowię, czy to będę chciał go budzić. Zobaczymy, czy trzeba w końcu. Proszę? Zobaczymy, czy w ogóle nie, ja chyba znajdę Roblox tego, może, no. Wtedy była cena, jak się nie mylę, żeby nie skłamać, ponad 1000 zł. No ten nowy na przykład nie jest drogi, bo 89,99. Ty, ale dziwne, że przyszedł do niego jakiś losowy typ nie z kamer. Czy tam ludzi tylu się zgłasza, co chcą dwie dychy na piwo i wszystko z domu wynoszą po trochu. Złotych, a czy to jest to tu normalny to... typ. Ja mi się wydaje, że więcej było wtedy patrzyłem. No nie, też, nie. Zaka, no. To może być po prostu jakiś taki... W łowcach okazji na TTV typiera sprzedawała Game Boya za 800, wyciągnęła na necie 500-600 zł. 500-600 zł więcej? To aż tyle to kosztuje Game Boy? Dzięki Awajrid za suba dla Fangoten. Przekazywanie suba między sobą. Jeden dostanie gifta, to ten zgiftowany daje gifta dalej. Rozumiem. Tam jest chyba opis na tym, nie? To, mi się wydaje, że po prostu jakaś podróbka, nie? Może być, myślę, że plastikowe wszystko. No właśnie. Ciężko będzie to znaleźć teraz, tak żeby porównać oryginalny. Piszemy tak po prostu, tu jest napisane. I... No też 55 euro znalazłem na eBayu. Są. Rozumiem, sami. Ile bym powiedział, że ile? 55 euro. I w pudełku. Ostatnio znalazłem stary klaser ze znaczkami pocztowymi, które mają prawie 100 lat. No ja kiedyś znalazłem... Jakieś z tego w chacie, tylko nie pamiętam z jakich czasów to było. Taki z tymi, jak kiedyś się do budek telefonicznych dawało takie karty. To jakaś taka cała kolekcja, ale tak śmierdział ten klaser takim starociem. Ciekawe ile to warte będzie. A czy nie ostatnio, powiedziałem chyba ostatnio, to było parę lat temu. Nie? W kartonie jeszcze. Bo to chyba jest tak. A tego to nie powiem panu, bo... Tak, i to jeszcze w kartoniku, nie? To są takie same w kartoniku. Andrzej, wyślij do Animal Planet. Kupić może ciężko by było, no ale trzeba się tymi cenami sugerować, no bo inaczej jak, nie? Nie, no ja rozumiem, wiadomo. I to już byśmy zrobili pewnie stówkę. Niby większy, ale no cenowo podobnie jak te, nie? Ale i temów tam ma chłop. Innego jest po 24 na Amazonie, nie? To to też pięć. Przedaję tego za 262. Tego za 5 dych? No, to będzie podobnie, nie? Czyli te duże porobimy po 100, te małe po 5 dych, a tam drożdże... No tak, właśnie wcześniej też tak było, że 100 dało za coś co 50 euro. Dużą przybytkę na tych autkach, bo wcześniej to mniejsze robili.
czy jakieś dobra, coś wiesz, było, co to sprawdzimy i... Że powiedzmy trzy dyszki robili przebitki, to dwa razy. Wszystko, nie? No tak, tak. Chyba, że tak. Ten jeszcze, czy nie? Czy to też? To też jest co innego w ogóle. No to zobaczymy. No to i też takie tempo. A tak to myślę, no, że po pięć dych te małe, znaczy to zaliczamy do dużych, nie? To zaliczam do dużych. Mhm. A te duże postawy... Dziadek zbierał jeszcze jak w PRL-u te autka, rozumiesz to? I oni dziadek tylko się przekręcił i od razu pobiegli do lombardu. Sadgę. Chyba pójdziemy na to. Ale motorka za stówę to nie oddam. No zobaczymy. No to jest prawda, agrewery, prawda. Normalnie otworzyć. Tam jest tego, w tym, tam w tej kartce jest kluczyk. Tak, można oczywiście. Gonił, jak będzie Roblox, to przypomnij. W tej kartce. Ale dziwnie brzmi. Co to w dupa jest? On jeszcze jeździł. Ben ten? Czekiem to nakręcasz. Jeździ. Jeździ. Tak? Jeździ. No. Co ty gadasz, Andrzej? Tak stoi? Evil Dog. Normalnie tego, on jeździ w kółko. A, w kółko. Evil Dog. Mamy specjalny kluczyk do tego, żeby to nakręcić chyba jest w tamtym. No, no jest tutaj, w takiej... Tutaj. Także można nakręcić, zobaczyć. No zobaczymy, zobaczymy. Ale z czego to jest? To jest jakieś, nie godzinkę wiem, odczekali? To nie było w tym... W Francji to nie było kupowane. I huco? Luhuco? Co to jest? Właśnie Lusiof, coś takiego. A tu dziadek kupił to pewnie jak do Francji wszedł z wojskiem. W sensie, czekaj. Oni mają chyba korzenie niemieckie. Tutaj jak sobie piszę? 169 euro. Ile? 169 euro. Ponad 1000 euro kosztowało. Ale to jest na stronie tej niemieckiej, na eBay też? 730... 8 zł wychodzi. No na eBayu jest, nie? Z kluczykiem, z pudełeczkiem. No nie wiem, jak my tego. Pamiętam, że z kolegą szukaliśmy, to znaleźliśmy za chyba 1100 coś, czy 1200. Ja pokażę, zrobię zdjęcie. A ile, czy, ile to? 169, nie? Tylko, że chyba po prostu archiwalna jakaś. Nie, można kupić. Nie, jest dostępne to. Czyli można za tą kwotę to kupić, nie? Ale mówił... Tak. Tak. Tu jest żółta, to ile? Tu jest jakaś... No myślę właśnie, nie 600? Wiem, kurczę. Ile? 600? Ciężko by było. 550. To jest tak. 200 euro to jest ile? 900 zł, nie? Cześć, nie, bo to 170 euro. To ile to będzie? 700 zł? No to za 500 zł puści chyba. Chociaż jak wcześniej robił przebitkę dwa razy, to ciekawe, czy 250 się zgodzi dać. Taki towar, kurde, no... No ja wiem, ja wiem. Czy ktoś to kupi, nie? Czy ktoś będzie licytował? 175 tu jest drugi, a tak to inne kolorki są, nie? Gdzieś tutaj zielony, widzę niebieski. A te żółte, to to jest taki żółty tu i czarne te. No to ten jeden, te dwa. 169 i 175. No, tak, ciekawe. Sam, jak? Dużej różnicy nie ma. Dla jakiegoś kolekcjonera, który się na tym zna, wie co to jest. A to świeci to światło? Proszę? To świeci to? Proszę, mordę. Świeciło to światło? Jak tego? Jak wracaliśmy ten? Nie. Tylko jeździ w kółko chyba, nie? 170 euro, 175. No ja ci mówiłem, że on ten, jak prosto. Ale my wtedy patrzyliśmy, tam do roku to było ponad 1000. Złotych. Ponad 1000 złotych to było. Tak, tak, no w zeszłym roku patrzyliśmy, to 1000 złotych tak mniej więcej za tą sztukę. To normalnie w złotówkach zdaliśmy, bo gdzieś tam... Mogło tak być, jak euro kosztowało 6 zł. To tak było. No ktoś właśnie było w Polsce. Nie, to na eBayu było. Na eBayu też? Ale tutaj koło już ósemeczka widzę. Może śrubkę trzeba dokleić. Jakieś wiereczki, nie, ty nie ma śrubka, nie. Nie ma. Tak, nie, ty nie złożone, wiesz, dlaczego może tak być? Dlatego, że on jeździ tylko w kółko, wiesz o co chodzi? No. Kurczę, nie. A ja się tym nie bawiłem, to nie. 200 da, 250 max da. To się sprzeda, nie? Pytanie. No to jest ciekawe pytanie, bo... Ale skoro są, mówię, tam jakieś tam tego, dwa pan znalazł, nie, no to... Kurczę, 400 by może bym zaryzykował, ale boję się. No, chociaż 500. Boję się zaryzykować, nie? No na tym polega ten biznes. No dlatego mówię, 400 bym zaryzykował. Boję się, ale bym zaryzykował. Może 400. Zróbmy tak, sprawdźmy wszystko finalnie. Znaczy, no my już tak mniej więcej sprawdzaliśmy to te duże, te, wszystkie gdzieś w granicach 200-300 zł są, nie, dostępne. Okej. Okay. Czyli... U nas to stówka za te... Jeszcze jest trochę więcej. Jak? Nie ma już tak. Dragon Ball. No te małe liczyliśmy po 5 dych. A za te? A to są dwa, no to stówa. Sprawdzimy, sprawdzimy. Ile dał za ten motor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1000 zł. Co? No właśnie mówię, że jedne były
1000 zł kosztuje ta F1? To coś? Ekspres. Za formułę. Dlatego mówię, no jedne były w innych cenach, w innych cenach. Ale ja. Czemu to takie drogie? Rozbił bank. Fart, że się dziadek wykręcił. No tak. A, no właśnie. Dziadek zbierał całe życie. Wystawiono przez Kuptera za 99 zł. Mhm. Nie było ofert kupna. 2018 rok. Czyli tak jak mówię, warte może to być naprawdę 1000 zł. Wystawię ja to na Allegro, to nawet nie wiadomo, czy pójdzie. Nie będzie. No tak, no to jest problem duży. To taki kolekcjonerski. To trzeba podliczyć w takim razie. Ta formułka troszkę mnie tutaj zniechęciła, jak zobaczyłem różnicę tych cen i że u nas na jest przykład... Jest duży rozstrzał. Może to tak się nie sprzedać. Okej, to może zróbmy tak, podsumujmy to, co bierzemy na pewno, znaczy to... Tak, no. Tak, i wtedy podliczymy i zobaczymy, czy ten... Czy tu kolega będzie... To na razie odkładam na bok. Zara, geniu. Czyli tych małych. Ale mamy... co to, ten Roblox? Jak tak, to na razie nie. To jest... Jak zagramy, to ocenię. Dzięki Gunter, 17 lat. Nie no, tego... Raczej tego Ronina jutro pogramy, tak myślę, no. No jako zaliczamy do dużych, czy jest auto? No, mamy 1250, no i teraz tamte dwa, nie? No i teraz te dwa. Tylko dwa dylematy, tak? To i to. Tu bym 150 zaryzykował i na licytację. Wybacz mi. Dobra, to się zgodzę, to 150, ale za tego 500. To może tego sobie zostawcie. Twoja decyzja, twój sprzęt, ja się nie wtrącam. Niech wystawi sam, no. Za rok będzie jedyny taki w internecie. Wtedy będzie kosztował tyle, ile kolekcjoner da. No dobra, to chyba dobra. Głupi pomysł w sumie, to jest mądry. Zobaczymy, ewentualnie... No bo ja ci nie dam tyle, no bo nie chcę ryzykować, że to no wiem, nie, o co chodzi, nie sprzedam, nie? Mhm. Będzie dwa lata sprzedawał, no ale na eBayu jak wystawi, tam jest dużo więcej ludzi. Co za problem. Nie trzeba na Allegro to wpieprzeć, gdzie każdy ma to w dupie. Może być, no. A tutaj no to po stówce, no to nawet jakbym po 150 je posprzedawał, no to te 5 dych jest, nie? No tak, dokładnie. No dobra. Wiesz, bo finalnie to... No prawda. Zaraz podliczymy, jak to wyjdzie finalnie. Sprzedają i sprzedają go. I tu 150, to nam daje... Tego 1000... za 1000, co jest szansa za 1000, chłop sprzedał za 150. Więc co ta, no RNG w sumie, no. Oni to pewnie będą wystawać od 1000 i schodzić w dół, dopóki nie zejdzie. 400 zł za te autka. Tak robimy. I jeszcze 5 dyszek dorzucimy i chodzili. No na paliwko, żeby się zwróciło. No nie jojo star, wiadomo, ale większa szansa w porównaniu do Allegro. Ale można tu i tu wystawić. O, to ten, Logan. Old Man Logan. Kolej. Który? Bliżej. Ciebie na podoko? Ten? Tak. I od razu taką, mogę pierwszą... Dać ten, płatę i zaraz 22, żeby wyrównać na tą komórkę. Znaczy my teraz nie robimy takich rezerwacji. 20 na przykład przyjdziesz? Mam i naprawdę... Zrobimy ten. Mogę 7 dyk, a później... Na raty chcę wziąć. Po prostu. Mam tylko z tobą na razie. Po prostu pierwsze płaty i zaraz 20 kurę druga. To taką rezerwację chcesz? Tak. Nie, po prostu... Mam umowę, nie? Że dostaję pieniądze po prostu, nie? Po prostu. Takie neraty. To nie ja, Quinto. Właśnie tylko planowałem, że 7 dych daje, nie? No. A później 20 wyrównuję. Ale telefon biorę. A, 7 dych dajesz i telefon zabierasz? Tak. No nie, no tak nie możemy. Ale możemy, pokażę umowę i sam zobaczyć, że umowę odbieram znaczy, pieniądze. Ja muszę wydrukować paragonik, to tak nie jest, nie? Tak nie działa. Musisz dać mi całą kwotę za telefonik. Ja ci wtedy mogę dać telefonik. To nie jest tak, że ty mi dajesz 7 dych, ja no, ci sprzedaję dedek. Telefon i... Nie sprzedajesz, tylko kolejne raty. No, ale jest. My rat nie udzielamy. To dawaj tą kurde Samsunga. Za stówę biorę i... Samsung jaki telefon jest za stówę? Bo mam sprawę kurde i chcę się z Pekem i Jemiem wyrównać, ale na ugodę sobie z nimi. Na ugodę? Tak. A telewizja... Jaki telefon jest za stówę? Poka. Ja na razie czekam, co oni robią i chcę kurde na ugodę, żeby się ode mnie odpierdzili i że już więcej się ze mną... Nie kłócili. Twój wujek to jest? Wiesz, co chodzi. Czekasz na ich ruch. Tak. Bo ja już ruszyłem, nie? To nie ja. Ale oni nie są do mnie przyjechać. Czyli ja pójdę na ugodę. Rozumiesz, co mi chodzi. On nie żyje? To jak? Odcinek to jest wczoraj, no. Prawie, że dziś. No. Żebyś ugadał, żeby nie robić szumu.
Tak. Żeby mnie zostawili, ja robię swoje, tak? No niby da. Tego telefonu to ja nawet w systemie nie mam. Co ty gadasz? No. Samsung jaki to jest? Y9? No niby da. Tego telefonu... Y5. Samsung? Y5. Co to jest za Samsung? Jak go znaleźć? Z 2019 on jest. On ma 2 giga RAMu i 16 giga pamięci. Ja pierdzielę ty. Pewnie ciężko chodzi. Ale z 2019 i taki obwieś? Nie wiem, czy to jest ten, czekajcie. Chyba to jest to. Tylko tu pokazuje 300 zł. A, bo tam przecież Lombardzie to pewnie jakiś używany ciężko. 500 nówka mogła kosztować, a... Huawei to jest? A, racja! Ale to też jest chyba, zoba. Czy mnie porypało? To i to to jest, i on powiedział Samsung. Chyba tak mi się wydaje. To ja nawet w systemie nie mam. Co ty gadasz? No. A czemu ten k***a nie wyspowiem? Czapaj k***a. Bo na razie takiej głupiej akcji nie będę robił, nie? Tylko ostrzegłem, że jak prawnie nic nie załatwię i tak dalej. To ja, kółenku. Z nimi to... Złamanie i nie, maniany. Co? A to już będzie, wiesz... Nie będę miał wyjścia po prostu, nie? No tak, no tak Rukaszu. A to Huawei. Czy jak to się mówi? Ja muszę tego telefonik znaleźć. O którym ty mówiłeś Samsungu? Tym pierwszym. A nie, jest Samsung jeszcze. Tym przesuwa to jest, ty tym przesuwa. Jezu, no i jak to znaleźć? Jakiś... Bo byłem w Onecie. Jaki to jest Samsung? Jakiś Galaxy 2 czy coś takiego? Co to jest? Byłem w Onecie i mogę sobie wziąć komórkę, tylko muszę mieć dowód osobisty. J5. S2? Samsung J5. Inny. Inny, ale... Czekaj. 1,5 giga RAMu, to by pasowało. Za 100 jest, to może być on. To może być ten J5. Ale trochę inaczej wygląda na oko. Ale jest biały, czekajcie, pokażę wam. Ale to nie on. To nie on, nie? Ale jest za 100. Co, Egitka? Na raty będziesz brał? Tak, bo tam kurwa afery na sieci i tak dalej. I w te srety to kurwa myślisz się Rukaszu. Gadałem głupoty. Tak, jakie no. Po prostu ogólnie, sam czytasz w Korei, jakie tam są, lecą opinie, nie? Dobre są na twój temat, dobre są opinie. Dobra, ale... Piszą Old Man Logan. I... Komentarze Pogłaś, już poszła. Co? Na YouTubie wszyscy cię lubią. Dopiero przestraszyła co... się. Wiesz. A... Jaki to telefon? To jest jakiś Galaxy stary. Samsung Galaxy 4. Jak go znaleźć? S4? A, to chyba on, rzeczywiście. Tylko nie widzę białego. Ale bardzo podobny. Ej, ale on kosztuje 5 dych. Ty, to jest chyba serio on. Bardzo podobny. Ale on kosztuje 50 zł tutaj. 8 giga pojemności ma. 4G, czyli nie usmażyć mózgu. 10 lat temu go miałeś. No to jak jeszcze 100 trzyma, chociaż tam 5 dych jest. A, mini 5 dych, okej. Czyli mini to jest jak teraz zwykły, a zwykły jest jak ultra, ta? Wiesz. A. Sam zobaczyć, nie? To ty jeszcze nie oglądałeś filmu? Kiedy? Jak co? Ja nie mam komórki, nie mam gdzie. Nie oglądałeś? Hmm. Wiesz, że mam filmików? Ja wiem, niektóre tam poczytałem, nie? No. Ale takie grube, nie? Akcje.
To ja nie widziałem opinii, nie? Dobre opinie są, dobre opinie są. 99 zł. Naczyta się o sobie i sadgę tak będzie. Tak możesz to rzucić, filmik, że pozdrawiam wszystkich fanów. Jak ja miałem pierwszy? Nie pamiętam, jakiś Siemens chyba. Taki wysuwany był, ale nie pamiętam totalnie tego. Nie pamiętam totalnie nazwy, ale był taki dziadowski, nic nie było tam. Nawet gier nie mogłem pobierać, bo nie miał miejsca na to, tylko jedną grę bazową, takie śnieżki. Jezus, taki dziad to był. Albo zaczniesz streamować jak ty i będziesz miał z kim grać duo. Wronina z nim zagram duo. To będzie mój giermek. Pozdrawiam wszystkich. I od razu kupuję kartę, nie? Bo kurde, jak nie będę miał wsparcia, właśnie opinii czy coś, to już dawno dostałbym na głowę, nie? I co, za stówkę kupił, tak? Czemu? Jak moi najbliżsi kumple mi nie wspierają. No. 99. A obcy ludzie poza tego terytorium i w ogóle mnie nie znają i mnie wspierają, słownie. Sara Defrost. To jest motywacja. To może po prostu ci twoi najbliżsi kumple nie są wcale tacy kumple. Tak jest głównie, nie? Najlepszy przyjaciel najbardziej ci szkodzi, nie? I kartę do Tinomaj. Za ile? No za piątkę. Ej, da się jeszcze karty kupić? Bo to pamiętam było takie prawo. Wchodziło, że trzeba to jakoś rejestrować. Jak to działa? Z tymi kartami. Za piątkę to nie poszalejesz. No później, słuchaj. Trzeba zarejestrować? Tak, kupiłem za piątkę, nie? Ale został SMS-a, nie? A, na kasie rejestrują. 408, poczekaj, 400... Co, dowód musisz dać? Gigabajtów za darmo. Tak. Miesiąc to są komórce, który miałem tego, kurde, J3 Samsunga. Załadowałem. O, J3 miał, co widz zgadał chyba, tak? Też miał takiego Samsunga. Za 3 dni dostałem... Masz zadyszkę, o. Karty żabce rejestrują? Wsiadłem. Startówkę. Dawaj. Nie chcieli doładowania? Nie. A mam kartę? Mówisz startówkę. Kinowar. Powiedzieli doładowanie. No dobra, to będzie startówka i to dowoduje. Zdarzają się pomyłki, nie? Tylko musimy to zarejestrować, nie? Tak. Tam są wszystkie dane, ja co to, które mam, wiesz. Oświadczenie, że zgubiłem dowód osobisty, nie? Zgubiłeś? No. Kiedy ty to zgubiłeś? Sto lat temu. Wiesz kiedy? Naprawdę nie zgubiłem tego z płonu. 4 lata temu. Ja to Ej, on może... Ty, to on nie istnieje, tak? Czekaj, ty... Przecież nie można być bez dowodu aż taki długi czas. Jeszcze on to do kamery gada. Co się odpieprza? Ja pierdzielę, co on gada? Zapomniał. Nie masz dowodu? Słuchaj, przez to moje całe życie, nie? A... Kupiłem dzisiaj mochi za 20 zł. Dobra, ale i tak skam. Co to jest? Ja już mam 37 lat, nie? 37? No. No co ty? Mhm. Panie, nie widać, nie? Nie. 37 lat ma. Ciężkie życie musiał mieć. Przez to moje całe życie. Sad. A już mam 37 lat, nie? 37? No. No co ty? Mhm. Panie, nie widać, nie? Nie. Nie widać. To zgadnij, ile miałem dowód osobisty? No jak 4 lata temu. Nie, ogólnie od 18. No nie wiem. No to może powiedzieć, że rok. 5 lat miałem dowód osobisty, a resztę mojego życia bez dowodu. No to jak ty żyjesz? Normalnie. To jest moje Człowiek miasto. Widmo. Wszyscy mnie znają, to nie potrzebowałem dowód osobisty. W jakim to mieście się dzieje? Z tego. No chyba, że tak. I to jest najlepsze, nie? Chłop żyje jak w XIX wieku. Bez dowodu osobistego. Jak cię wszyscy znają? No. A takie inne sprawy urzędowe czy coś? Proszę bardzo. No to ma... muszę. To już masz tą startówkę gratis. Dobra. Doładowanie, o! Się masz zadychę, to będziesz szalał cały weekend. Dzięki. Proszę bardzo. Ciekawe co, jak... Jezus Maria, nie... ciekawe jak życie jego wygląda. Jak jemu się żyje, nie? Obejrzę jakiś vlog z życia, jeden dzień z życia tego Logana. Zobaczyć jak to wygląda. Jezus Mario. Co to jest?
Jezus, co to jest? Co to w dupie? Ej, kto tam w klatce siedzi? Żaba kucharz. O nie. Żaba kucharz dopadła AH-66. To jest większa wojna niż Skibidi Toilet. Ej, zostaw cyfera. Garant, a jego to tam trzymaj dalej. Ty wojo. Jolk, też tego zatrzymaj. Poszukiwany Spartiatic Salt AH-66. Herbata w klatce. Mentor, DJ, co jest, panowie? Michu, uwolnię was. Ej! Nie. Nie, dopadł nawet mnie. Czy to sen? Czy to prawda? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę